Tragiczny wypadek w Mierzęcicach. Samochód dostawczy uderzył w wóz strażackiej ochotniczej straży pożarnej. Do tragedii doszło w piątek około godziny 9.40 na drugim kilometrze drogi S1 w kierunku Dąbrowy Górniczej na wysokości portu lotniczego w Pyrzowicach. Na pracujący podczas działań ratowniczo-gaśniczych samochód ratowniczo-gaśniczy OSP najechał z niewyjaśnionych przyczyn wóz marki Iveco. Na skutek tego zdarzenia niestety dwie osoby podróżujące samochodem dostawczym Iveco zginęły, a jeden strażak został poszkodowany. Na szczęście jego życiu i zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Na miejscu pracowało 5 zastępów Straży Pożarnej oraz policja, także ratownicy lotniczego pogotowia ratunkowego. Droga z Pyrzowic w kierunku Dąbrowy Górniczej była zablokowana przez kilka godzin. Teraz policja i prokuratura będą badać przyczyny tego wypadku.